Opera Młodych to projekt, w ramach którego młodzi adepci sztuki operowej zyskują niezbędne doświadczenie. Opera zyskuje natomiast powiew świeżości. Opera Młodych to jest pewnego rodzaju wersja studia operowego. Tylko że prawdziwe studio operowe polega na tym, że lokalnie na rok, na dwa przyjeżdża się, ćwiczy się z profesorami, trenuje się języki obce, pracuje się z różnymi dyrygentami, ale w klasie. Natomiast myśmy stwierdzili, że idźmy krok dalej. W premierowych spektaklach biorą udział nawet 19-latkowie, którzy, tak jak aktorzy z dużo większym doświadczeniem, pracują m.in. z orkiestrą, dyrygentem i reżyserem. Znalazłam się tutaj dzięki programowi Opera Młodych. Pan Mariusz Kwiecień przyjechał na zajęcie do Akademii Operowej w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. No i zaproponował rolę Dorabelli. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ jest to mój debiut sceniczny. Nigdy wcześniej nie miałam okazji występować w prawdziwej operze i śpiewać też tak dużej roli. Jest to ogromne wyzwanie, ale też wielka radość, że mogę wystąpić. Młodzi śpiewacy operowi zyskują w ten sposób bezcenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w przyszłej pracy. Co zyskuje opera? Dokładnie tyle samo, co młodzi. Młodzi dostają doświadczenie, a my dostajemy świeżość, młodość, tę jakość niezniszczoną jeszcze rutyną, niezmąconą trudami życia operowego. Ci ludzie przychodzą z ogromnym potencjałem, z ogromną chęcią, bezkompromisowo oddają się bez reszty śpiewaniu i graniu, byciu na scenie. Echo 24, Agata Sibilak.